true promise. There she lies! No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie w Mad Maxie. Jak pamiętacie doskonale, w ostatnim odcinku bawiliśmy się w odnajdywanie karoserii dla naszej fury. Teraz przemierzamy pustkowia do naszej kryjóweczki, a w zasadzie do kryjówki Czuma, czyli naszego garbatego kolegi, który jest naszym podręcznym mechanikiem i złotą rączką. Tak więc jedziemy, zobaczymy, co tam się będzie działo ciekawego. Strasznie naprawdę nie podoba mi się ten stan zdrowia. Mam nadzieję, że on się jakoś zregeneruje teraz, jak tutaj wejdę, co? Jest nasza Balbina. Balbinka! Mój pies miał ten, na imię Balbina. Nie, ja wymyślałem imię. Ale kurde, powiem wam, że się... Dobra, na razie nie bawimy się. Na razie zrobimy w ten sposób. Okej. Tu się woda... Nie, tu się woda. Chyba tam gdzieś była ta woda, nie? Ten zbiorniczek mały. Retencyjny. Tutaj. Czyli chcecie powiedzieć, że byłem na tyle beznadziejny, że teraz do następnego miejsca, gdzie nie znajdę wody, to będę z takim życiem chodził. Okej, dobra, spoko. Coś tu ciekawego mamy? Pewnie nie. Dobra. Hey man! We need parts, scarce as they are. Help me gather all this scrap. I'll fashion a harpoon. Harpun może być fajną rzeczą, sprawiedliwa praca. Dobra, zło. Odrywania kół to dopiero w późniejszym, od czwartego levelu. Just junk and parts. Ah, yeah, but the jag tip, it's not here. It's not here at all. Dobra, idziemy do jego posłania, bo ma tam grot. Nie rozumiem, nie chcę rozumieć i nie interes... Ej, Pat. Znaczy Max. Maksiunku. Grotto mi się zawsze... Grotto! Nie, ale grotto mi się bardziej kojarzy z takim malutkim do strzał grotem. A człowiek czasem zapomina, że strzała może być w sumie długa. Witaj w warsztacie. To tu zostanie skonstruowany i zmodyfikowany Magnus Opus. Kategoria harpun. Tak, dobrze. Jej, w posiadaniu podstawowy harpun. Oczywiście. Dobra. Taran, zainstaluj pręt do przepychania. Koszt 10. A gdzie mam? Oczywiście, że chcę pręt do przepychania jak najbardziej. Ale... Nie, aha, 144 mam. Dobra, czy tu coś mogę? Nie mogę. Tutaj nic lepszego nie zdobędę. I chyba raczej nic już takiego lepszego nie zdobędę na chwilę obecną. Bo to tryb fabularny będę musiał odblokować bardziej. Okej. Okay. We just get him. It'll be easy with a harpoon. Yes, but first, Scrotus War boys are out there.
And if we don't weaken their numbers, why it'll mean the end of you, me, and the magnum opus. Nie, nie będzie aż tak źle, spokojnie. Swoją drogą wygląda jak kupa złomu. A stąd to wygląda jak ten taki czerwony samochodzik z bajki Autka 2. Bądź jeden. See those metal monsters? Scrotus War Boys put them up to mark their turf. Bring them down for good. Ramming could damage our front, but it should work. Dobra. Standardowo trzeba zebrać. Na początku trzeba się męczyć. Później z tego co widziałem, na daleko nie oglądałem mniej więcej gameplay, to wygląda to w ten sposób, że mając własną kryjówkę, dajmy na to tak jak teraz mamy, rozwiązujemy pewne zadania. Dobra. Dobra. To warto mieć na uwadze. Keep the car safe. A nawet nie ma już tutaj tych, dobra. Chociaż z drugiej strony, tak z boku to wcale źle nie wygląda. Dobra, lecimy dalej. Ale mnie słońce rezi. Aj, czekaj, bo tam jest ten snajper, to ja go na razie nie chcę widzieć. Na samym końcu go rozwalimy. Mamy zadanie zniszczyć straszaki, to niszczymy straszaki, a nie idziemy nie wiadomo gdzie, prawda? Na razie paliwko fajnie nam nie schodzi. Wiha! Wiedziałem. No jeszcze muszę popracować nad jazdą, ale to dlatego, że się stresuję, wiecie. Kofi ma szlaban. To naprawdę niszczy psychikę. Scrotus camp laid before us. At our mercy. No, we scouted out. Yes, to see if they've nasty surprises and wait for the righteous. No, z taką ilością życia to ciężko będzie na obóz napaść, ale dobra. Jeszcze nie ma takiego... Dobra. Chuj, idzie na manowca, nie patrzy gdzie jedzie, spoko. Dobra, jakoś trzeba to tak zrobić, przyjrzyj się... z punktu obserwacyjnego. What's the purpose of these camps? Oil! The crude, pumped from the very ground, and sent in convoys to be refined and gasolined in gas town. Wysiądźmy, bo zaraz się spieprzę z tego punktu obserwacyjnego. Lornetkę i rzućmy okiem, bądź dwoma. Oczma. War crier. Wrzasku. Super. Gates defended. Okay. Sniper out front. That's all. Na pewno? Na pewno? Na pewno wszyscy. Dobra. Ła! Ła! God damn it! Przedpole jest często strzeżone. Nie. Okej. What your spies say? Camp is light defenses. I'll deal with them before entering. Yes, yes. Nothing our sweet magnum opus cannot handle. Dalej wkręt, widzieliście? W prawym górnym rogu mi pękła tak jakby szybka. Ole. Cudaśnie. Nie, raczej tutaj nie ten.
Dobra. Sobie podjedziemy z tej strony. No, god fucking damn it. Ty, może ja bym tak pojechał stąd, co? Muszę to jakoś taktycznie podejść do tego. Dobra. Najpierw zróbmy to w ten sposób. I oczywiście nie zrobię tego, dobra. Harpun, właśnie. Ja się dziwiłem, czemu mi się nic nie dzieje. A to po prostu trzeba było zmienić na harpun. Za daleko. Dobra. The tank is being placed on. We'll rip it off. Harpoon awaiting your command. Powiem wam, że kwestia. Dobra, to zrobimy to w ten sposób. And we win again! No i co teraz? Co, normalnie robimy wjazd na chatę? Słaba konstrukcja, czyli albo możemy staranować, albo wysadzić, ale chyba raczej wysadzić, nie? Synu, ale tak to ty Rzymu nie zbudujesz! Wait here. Kiedy zbliżysz się do wrzosku, no zalanie, że jest bardziej niebezpieczni. Dobra. Niech się... Jak mnie... Aj, kontynuuj, oczywiście, że kontynuuj. Tak to jest, jak się na minimalnych życiu wchodzi. A ma się jeszcze słaby refleks w tym. Dobra. Nieźle. Ale powiem wam, że pierwsze wrażenia z gry są naprawdę fajne, wiecie? Podoba mi się to. I o, widzicie, teraz mam całe auto. A czekaj, jeszcze jedno zrobię. Zrobię tak i zrobię... Czy nie mogę? Dobra. Jednak nie zrobię. Tak, wiem, wrzaskun został zaalarmowany. Dobra. Come to papa! Teraz ty. Dobra. A jak mnie w połowie ciosu złapał. Gryź kurwa glebę. No. I tak ma być. Fajne też finishery są. Znaczy na razie i tak tylko jeden widzieliście, ale... No
No, miał taką trochę dziwną śmierć. A i tam nic, oczywiście, że coś tam pozostawili. Strzępek historii. We miss you too, my sugar, sugar boy. Oczywiście, że tak. Strzępek historii jest, coś... Tak, żeby nie wrócili więcej. Ogarnijmy mniej więcej, co tu wygląda. Niczym CSI. Storm's rising. Aj! No fuck! Ile go trzeba napitalać? Powiem wam, że zapominam o tym uniku. Po prostu zapominam o tym uniku. Jezusieńku! Widzicie, w jakich warunkach nam pozostaje walczyć? Piekielne burze, które zabijają nas. A w zasadzie najchętniej to by nas pogrzebały żywcem. Pod stertą piachu radioaktywnego pewnie. Niesprzyjające warunki. Niczym Bear Grylls. Jasny gwint. Tędy przejdźmy. Nie wygląda to za dobrze! O, tu będziemy mieli... Tu będziemy mieli trochę spokoju. A, chamie. Him again. Jak najbardziej, części nam są potrzebne. 4 na 10, jeszcze 6 części tu gdzieś powinno być. Czekaj, najpierw nie, najpierw idziemy tutaj. To sobie pogadamy z typkiem. Okej. Części. Pięć na 10 insygnia, ale insygnię to tylko będziemy mogli zrobić w ten sposób, ale nie mam nawet naboi. Aj. No właśnie, dobra. To insygnie innym razem. O! Zawiesz amunicję, Max! Zrobiłem to niczym Indiana Jones. Nie bojąc się o nic. Okej. Wejdźmy ładnie do środka. Znaczy na górę. Zastanów się czasem, co ty mówisz. No ale ja cały czas myślę. Widocznie za mało myślisz? Nie, nieprawda. Po prostu mały mózżdżek mój nie przetwarza informacji. Time is built to this, Wanderer. Your path, however crooked, has led you straight to here. Our work, yours and mine, must soon commence. Come find me when your spirit is ready. To jest właśnie to, co mówię, że ten koleś będzie nam niestety robił kiełbie we łbie.
i będziemy się bawić w ulepszenia Maxa. Na przykład życie, nie wiem, mocniejszy pancerz. Come to papa. Aj. Dobra, zaraz kogoś innego zrobimy. Bang, bang. Bang, bang. Bang. Aj, w mordę mi strzelił. Bang. Patrzcie, no jak mi finishera złamał. Hey! Destroy the pump. Make it so that there's no reason for them to come back. Dobra. Na razie sobie to pozbierajmy, co tu jest do pozbierania. Nie ma nic do pozbierania, okej. Okay. Fuck! Wyciągnę zaraz ten B. Wymagania wybuch. Well. O, czekaj, insygnia. Ha, nie, no nie da się tak. Bang, bang, bang. Bardzo fajnie. Wysadzając je za pomocą kanistra. Dobrze, czyli gdzieś tu musi być kanister. Nie gorzej, że będę musiał toszczyć ze sobą to. Stąd przyszedłem. O, a co tu my tu w ogóle mamy? Części! Zabierz złą, 12 sztuk zawsze na propsie. Insygnie 3 na 3. Dobra, ale mnie interesi... O, tutaj coś mam. Dobra, to muszę wejść. Czekaj, czekaj, synu. Few storage. One can do the trick. Nieprawda, że jeden wystarczy. Zróbmy takie wielkie łubudu. Takie na pół pustyni, że nas będzie widać. No, dlaczego nie możemy tak zrobić? Podpal. Dobra, obóz wydobywczy Nurt przejęty. I teraz tak, no właśnie, każdy przejęty obóz to regularne dostarczanie złomu. To jest o tyle fajnie. Złom 6 na 10 ukończono. Ale ja jeszcze sobie to z ten. Ale to później. Na razie to będę szukał czego innego. Ej, jak ja mogę... Tutaj chyba wejdę. Bo tam na pewno wszystkie części zebrałem. Tu mam kolejną część. To mamy 7. A powinniśmy mieć 10. części. No patrzę. Gdzieś mi tam... umknęły moje uwadze, pewnie w podziemiach. Albo gdzieś tam nawet jeszcze w innym miejscu. Bo ja tutaj mogę coś konkretnego zrobić? Nie. Dobra, później sobie to ogarnę. You have your secret reasons. Ta, misja. I'll follow you, because I think fate favors old chum. Jakoś dziwnie z oczu ci patrzy. Kanister z paliwem tak czy inaczej mam. Mam pełny bak, to nie będę tutaj nic zbierał. If you have to wander solo, please, take this flare. When you need old chum... Point skywards and
Idziemy sobie trochę ulepszyć postać. Dobra. I do this alone. Well, never mind, old chumbucket. Never mind the old Blackfinger and his sacred quest. Ale on marudzi, no naprawdę marudzi strasznie, taki mały garbusek. A tyle kurde rzeczy do ten. Dobra. Słońce naprawdę tutaj kurczę praży. Odbija się. Ja nie wiem, czy to po prostu jego aureola tak świeci. Czy to znowu jakaś. There you are. Yeah. Shifter of sands. Letter of blood. Remnants of a ruined past. Oh, yeah. You say you seek the plains of silence. But do you not wander them right now? The remains of your life. A perpetual flight. An escape from all that is human. Until one day, the plains of silence end. And you begin. You've a purpose in this life, my friend, although you fear to dream it. But pain will come, much more pain, before this purpose to you is made manifest. You know nothing of me. Look behind you, at June after June of drifting. Oh my goggle. Forgotten terrors. You flee them always, these past phantoms, and the madness that crawls inside. You've come to Griffith for a reason, deep inside. Twisted around horrors from which you run lies your strength. Griffith can help. Help you venture down to where you daren't go yourself, and lay bare your true promise. Dobra, mamy 3 żetony. Musimy je jakoś mądrze wykorzystać. Nawiguj, dobra. Na pewno wytrwałość. Of course. Nie chcę. Więcej wody chcę. Legenda na razie nie potrzebuję. Może złom? Tak. No co? I to by było na tyle. Zatwierdź. Później możemy sobie... I właśnie to jest to, co mówiłem. Kurczę, usypia nas czymś i później budzimy się z wielkim... nie wiadomo czym. Nie wiemy, co z nami robił. Niby coś tam... nas nauczył. Aczkolwiek pozycja sugeruje, że... mogło tu się coś dziwnego wydawać. Czy odbywać. Tak jest, kochani, właśnie. Wiecie, że ja czekałem, aż on wstanie. A on czekał, aż ja mu będę kazał wstać. To jest piękne. Griffa może pomóc Maxowi rozwinąć zdolności w zamian za żetony Griffy. Kończąc wyzwania. No dobrze. Co my tu mamy jeszcze? Przejęto. 7 na 10 złom. To tu sobie od ten. Odpalę. Miejsca poszukiwań. Dobra, na razie wróćmy do naszego Chumbawumby. Spiders. That's trouble. Oczywiście naszego Chumby nie ma. Where's the car? Oh, he hasn't. Jedzie moja piękność. Ładnie nawet wygląda. Myślałem, że gorzej to wygląda, ale... No time to waste then. We've a car to build. Yes, yes, yes we do. Yes we do. We've done righteous work, Saint. We have what we need to install the nitrous boost. Wejdź do warsztatu.
Mamy 245 złomu. Czy możemy coś jeszcze tutaj zmieniać? Nie. Nie, bo by się świeciło. Oczy danie? Yes. Nitro installed. Now, let's baptize her and roll the holy sled. I know just the place. Dobra, a jak się dopalacz wciska? No dobra. Czemu mnie nie zaliczyło tego? Chyba musiałem dwa razy użyć, co? Albo cały czas? Dobra. No tak, no w tą stronę na pewno dopalacza nie użyję. Inteligentne to. Uszkodzenia przez sterowanie przodem. Dobra, napraw mnie. Bo naprawdę cienko z moim autem. Tryk, 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 tryk. God fucking damn it. Chodź tu. A spotter! We must silence them before they call their friends! Nie ten przycisk, ale okej. No! Fuck! Chodź tu. To było piękne. To było piękne. Po prostu gorszą głupotą się nie mogłem popisać. Fuck. Ciężki pancerz zwiększa wagę. Dobrze. Dobrze to znać. Kurde no. Trochę mnie poniosło, nie powiem, że nie. Jakoś muszę normalnie tutaj zawrócić. Aj! No, dawaj. Jesteś mój. Sprawiedliwa praca, dobra. Zrobiłem to. Menu lens został blokowany, zastępem menu pauzę. Okej, to później sobie sprawdzimy. Najpierw tak, zbierzmy złom. Tutaj raczej już nic nie ma, poza płonącym wrakiem. Swoją drogą opłaca się, jak będziemy mieli już taką stałą naszą pierwszą kryjówkę. To będziemy... O, tu coś mamy. To chyba z tamtej strony, co? Będziemy w stanie oddać te auta, które ukradniemy, dajmy na to, naszym przeciwnikom. I, moi kochani, będziemy mieli dosyć sporo... A może i nie? Może i tutaj? A, tu jest coś.
No dobra, no to zejdźmy na ten, na dół. Słaba konstrukcja. To ja tego nie ten, nawet nie ruszę. Chyba, żebym to podpalił, dobra. Olewam to na razie. Olewam to na razie, wyjdźmy stąd. Chcę stąd wyjść. Halo, chcę stąd wyjść. Maksiu! No Maksiu! Chcę wyjść. No patrzcie. Dobra, ja sobie już poradzę, ale to będzie poza kamerami. A co do was? Ja i tak, dosyć spore te odcinki będą. No ale taki jest Mad Max, tam nie da się 20-minutowych odcinków dawać, chyba żebym zwyczajny odcinek podzielił na dwa 20-minutowe. Byłoby to bez sensu. Więc musicie się zadowolić tym, co jest, tak więc mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, zapraszam na następne odcinki i cóż, no, pozdrawiam, hej, hej!